tym odcinku znajdujemy się w Gdańsku. W tym nadmorskim mieście znajduje się bowiem najbardziej stroma trasa tramwajowa w Polsce. Trasa została otwarta w 2007 roku. Linia ta ma 2900 metrów długości, ale ma bardzo trudny profil. Pochylenie nawet do 50 promili. Na trasie na górny taras zatrzymamy się na 5 przystankach. Przejazd zajmie nam od 7 do 8 minut. Po tej trasie jeździ 5 linii tramwajowych. 2, 3, 4, 6 i 7. Ze względu na stromość trasy, nie wszystkie tramwaje przewoźnika mogły dojechać na hełm Witosa. Tylko tramwaje z dużą mocą dają radę podjechać. Gdy trasa była otwierana, tylko 7 sztuk tramwajów NGT6 mogło obsługiwać tą trasę. To zdecydowanie za mało taboru, aby komunikacja sprawnie działała. Tramwaje gdańskie w tamtym czasie zakupiły 60 używanych tramwajów z Dortmundu, Duwag N8Z. Dzięki za obejrzenie materiału do końca. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia w następnym filmie.